Witam serdecznie na moim kanale. To taki sympatyczny wstęp z mojej strony. Niech las niejako przemówi i powie: jestem lasem. Witam na kanale Centuriona. No, to taka sympatyczna próba personifikacji. To tak się nazywa, kiedy jakimś tworom ożywionym bądź nieożywionym przypisujemy cechy jakiejś osoby. No, las jak najbardziej żyje, prawda? Kochamy las, kochamy tą rzeczywistość leśną. Ja was serdecznie witam. O, coś wam pokażę. Jakaś taka puruchawa czy coś. Słuchajcie, moi leśni druhowie, to drugi już dzisiaj film. No bo pierwszy był, że tak powiem, unboxingiem i paroma słowami. Unboxingiem prezentu od Tomka Forysia. Jeszcze raz ci, Tomku, bardzo dziękuję. Podtrzymuję to, co powiedziałem ci też przez telefon o tym nożu Condor Lock Ness Mug. No i trzeba byłoby, no bo słuchajcie, no druhowie piszą mi, no piszecie mi: Centurionie, no trzeba wyjść i odymić. Tomkowi też powiedziałem, że druhowie mówią, tak a propos, zobaczcie jaki zachód słońca, fajny tam, pięknie wygląda, nie? No pięknie, naprawdę, mi się podoba. Ale wracając, mówię: Tomciu, piszą mi, że trzeba iść teraz odymić go. Ja tak mówię, pracował ten Loch Ness Mug, no ale odymiony to on nie był. I Tomek śmiał się, słuchajcie. No i trzeba no wziąć, uruchomić wilka, więc ja jakąś herbatkę sobie zrobię tak na szybko, bo herbatka leśna to jest to, co my lubimy w lesie. Kawa, herbata, każdemu według gustu. No i cóż, moi szanowni leśni druhowie, mam przy sobie łącznie to chyba 3 noże, bo przy pasku to mam taki swój, co ostatnio sobie lubię go właśnie nosić. Naszło mnie na Ontario. Akurat rata 5 mam. No ale mam też w plecaku naostrzoną szynę kolejową, czyli Ontario Rat Artak 2. No i cóż, no trzeba jeszcze porąbać nim trochę i to solidnie, żeby sprawdzić, czy dokręcenie śrubek, bo kto oglądał film z testu, film pod tytułem Praca noża Ontario Rat Artak 2, no to pamięta, że tam była taka drobna kwestia i chodziło tam o śrubki, które się z lekka poluzowały. Kolega jeden napisał mi o takim kleju specjalnym do tych śrub w sklepie Noże Świata. Ja wiem, bardzo dziękuję koledze, bodajże kolega Oniku Herman von Oppeln Bronikowski, piękny nick, postać historyczna również jest taka bogata w życiorys. No i co? Mam oczywiście tego Nesmuka, Loch Nesmuka. No małego Nesmuka też mam, ale w domu zostawiłem go. No i trzeba będzie no odymić go w wilku i zobaczyć po prostu, co tam wyjdzie. No i pewnie parę słów powiem do moich kochanych leśnych druhów. Nie będę raczej robił żadnych pogadanek, bo chcę tak, że tak powiem, na luzaku. Ostatnio potrzebują tego trochę, że tak powiem. Nasz kochany Szokor, kto zauważył, pisząc mi
poprzednim filmie w komentarzu, że ciężki dzień. No trochę tak. No ale po to jest las, żeby dzień stał się lżejszy, chociaż pod koniec. I myślę właśnie, że rozumiecie bardzo dobrze, co mam na myśli, co mówię, bo te myśli są też waszym udziałem. Macie swoje myśli, w sumie po coś i w jakimś celu sami do lasu chadzacie albo oglądacie takie kanały. Szanowni leśni druhowie, to taka kontrolna, że tak powiem, zapowiedź z mojej strony. Znowu skrzyżowanie. Lubię skrzyżowania. No i co? Ja myślę, że jeżeli chodzi o prowadzenie kanału na przykład, to dobra jest taka aktywność, żeby te filmy się pojawiały w miarę regularnie. No ale też jedni się wypowiadają, że film, że tak powiem, winien trwać długo bardzo, żeby go włączyć może do poduszki, a drodze, żeby no może był krótki. W związku z tym mi nie przeszkadza zrobić i takiej długości, i takiej długości. A więc zapowiedź to jest tego, co dzisiaj jeszcze też zamierzam porobić. O. Ujęcie z cyklu Las okiem Centuriona. Muchy jakieś wstrętne i komary, ale cóż, od lat chodzi się do lasu, to sami dobrze wiecie, że to jest wliczone, już po prostu wliczone. Słuchajcie, teraz tak, trochę dla śmiechu. Leży trochę tutaj gałęzi powalonych, jak widzicie. Tutaj kiedyś to zwalone drzewo ja opracowywałem sobie zimą, bo to sosna jest. Natomiast tutaj to nie jest robota Centuriona, słuchajcie. To nie ja, że tak powiem, ciąłem to. No ale cóż, zażartować zawsze można. No i co tam jeszcze? Zapowiedź to zapowiedź, no to chyba wystarczy, nie? Kto ogląda regularnie mój kanał, powinien poznać to, tą brzozę. Zobaczcie, jak ta brzoza jest na tej długości cała opracowana. Że tak powiem, sporo jest kory z niej zdartej. Powiem wam, że miałem dzisiaj troszeczkę niechcieja, ale znowu wasze komentarze. Trzeba, Centurionie, iść teraz odymić. Trzeba iść do lasu popróbować. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to naprawdę działa. Ja wam bardzo dziękuję, szanowni koledzy, że wy nie tylko oglądacie, ale dajecie też coś w zamian, a mianowicie właśnie komentarze, że się dzielicie. Dla ciekawości wam powiem tylko, że idę do swojego takiego jednego z obozowisk Centuriona, że tak powiem, tu zarosło to, jak widzicie. A jeszcze rok, dwa lata temu to były bardzo małe drzewka, wszystko to rośnie jak najbardziej intensywnie i szybko. No to samo tu. Słuchajcie, z tego miejsca było widać już obozowisko Centuriona, a teraz to zobaczcie, o, dopiero widać. O, po deszczach, zobaczcie, dawno tu nie byłem, coś takiego wyrosło. Nieźle, nie? Kwiatki żółte, jakieś stare kawałki sosny, pałki do pobijania, wersalka dla gości, mój stolik i krzesełko. Tutaj jest mój taki warsztat prób. Tutaj pokazywałem wam na przykład między innymi, jak pracuje SI6. Tutaj mam oczywiście materiał,
który sezonuje się. Takie znalazłem bukowe kawałki. Moja pałka. Oj, stara ta pałka jest, że tak powiem. A tu jest coś takiego, co ktoś tam z was nazwał. Przepraszam, że się tak kamera trzęsie, ale komary gryzą. Mównica Centuriona, tak? O. Dobra. Szanowni leśni druhowie. To jest taka zapowiedź, jaka jest. Zobaczcie sobie jeszcze ujęcie tego otoczenia. Jak idę i opowiadam wam o krukach na przykład, to tam widzicie taką strzelistą, łysą sosnę, dokładnie tutaj nad moim palcem, oto. To tam na przykład sobie kruki siadają. No i one bardzo często tutaj lubią być. Czasami jak podyndam się w hamaku między tym drzewem a tym drzewem, o, teraz są oba w kadrze, to miło popatrzeć jest na te skrzydlate stworzenia, na te ptaki. A jeśli chodzi o moją osobę, tak gwoli tego, że troszeczkę wypiszecie coś o sobie, ja piszę coś o sobie, to ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi ptaki. O. Nawet pospolite kurki, które chodzą sobie po podwórku gdzieś, jak przejeżdżam gdzieś i widzę za płotem kurki, no to się cieszę. I nawet, słuchajcie, są tacy, którzy znają mnie z takiego powiedzenia, że nie tylko cierpliwy kamień ugotuje. Wy mnie znacie na przykład z powiedzenia wilk pracuje, tak? Ale ja też do niektórych znajomych to tak zawsze mówię, kurki są spoko. Także Centurion wam mówi, że kurki są spoko. O. Dobra, wystarczy tego. Gadania, trzeba się za robotę wziąć, bo zmrok zapadnie, no i co? Co ja potem zrobię? Takie coś. Takie ujęcie dla was na koniec, bo, kochani leśni druhowie. Zapraszam do kolejnych filmów.